get him on the run. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, oh, that's beautiful. Yeah, daddy gonna make it happen. Take the world in a loving ring. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode in your face. Siemanko, tutaj Magic Gamer 40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Szybca Dwójeczki. Dzisiaj mam Mistrzostwa Świata Próby Czasowej. Okej. Mamy 4 etapy, na razie jedziemy na torze, który ma 6 minut i jest po prostu... Po pierwsze długi, po drugie mamy zaliczone, więc... będzie jazda. Jeżeli 4 tak, będą 4... Takie tory to... Aha, będzie... Nie, tak się nim jak szadan. Jasne, rozumiem. Dobra, dzięki. Na razie to widzę, że zapylamy jak poliera do przodu. A, to jest ten tor, dobra. Tutaj najchętniej bym sobie włączył jakąś muzyczkę właśnie... Taką do wyścigów, jakiś power metal. Ale jako, że nie, bo to by było na nagraniu, to tego nie włączę niestety. A szkoda. Ktoś mi tutaj mordę jedzie obok. A, to jest ten Team Need for Speed odcinek boleści matko. Polko jeszcze przycięło. Dawaj Corvetta, wiem, że potrafisz. Wow. Ale tu ostro. To jest ten dziad, patrzcie, to jest jego ścion. Spokojnie, może tego pokonamy. Spoko, nasza korwetta jest taka zawalista, że... Łyc. No i patrz, co gościu zrobiłeś, wywaliłeś mu z trasy, jak tak możesz. What the hell, no to będzie ścięcie. No fuck you. Czas się nie liczy. A tak mi dobrze poszło. A może kolejny będzie lepszy. Trudno. No, nie liczę się niestety, więc jestem automatycznie ósmy. Chris Rado, czyli ten gostek, którym się normalnie ścigam, tak? Ten, co jedzie ścianem. Ścianem. Ze scjonami, czy jakkolwiek by się to wymawiało, w ogóle praktycznie do czynienia nie miałem, bo chyba w Polsce tych samochodów nie ma. Albo są sprowadzane, albo no, jeżeli możecie mi powiedzieć, może to jest jakiś... Scion, to jest może jakaś firma tuningowa jakichś samochodów, nie wiem, bo jak widzicie tego Sciona, jak przez chwilę go było widać, no to to jest potężnie zmodyfikowany samochód. Więc... nie wiem. Może. To jest jakiś firma tuningowa, jak na przykład Fiata tuninguje Abarth. Trochę zwolniłem. Ale dobra, jedziemy dalej. Ten mikrofon tak troszkę uciekł, dziad. Ej, nie patrzcie na monitor. Okej. Jedziemy. Będziemy pierwsi? Tam ktoś się chyba wywalił, chyba ten dekiel się wywalił. Nie, on tu jest. Nie. Tylko nie tam, minimalnie nie przegonił, no jaki dziad. Jaki hamstwo. Dobra. Czyli musimy teraz zaszaleć, bo... mi znowu w mordę zrobi nowy rekord okrążenia. Dobra, najlepszy czas pierwszego sektora. Jest progres, jest progres. O ty dziad. Gdzie jeszcze jaki ham? Nie zepchnął? To ham. Tutaj cały czas gdzieś jedzie. Nie widzę, on pewnie koło mnie jest. Nie, go wywaliłem. Dobrze. O to chodzi. Żeby dziada wywalać. O to chodzi. O to chodzi. Ajajaj. Lekko, lekko, lekko. Okej. Dobra.
Ops. I teraz pewnie ten gostek mnie nagoni, bo ma epickie przyspieszenie, tak? Nie, tak łatwo to nie będzie. Ha, ha, ha. Jestem pierwszy. Jestem nadal drugi. 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 Sam jesteś drugi w mordę. Jak on mnie wywalił w mordę, to mogłem być ten. Cały czas pewnie za mną jedzie dlatego. O, trochę gorszy czas. Trzeba poprawić. Jak to możliwe? On mnie minimalnie wyprzedził. Minimalnie. A jednak. Trzeba po bandzie jechać. No, trzeba wyśrubować prędkości. Dobra, najlepsze z drugiego sektora. Ops. Tutaj nie może nam miotać, bo to wejdziemy w poślizg. Po prostu nam prędkość obniży, przez co czas będzie trochę gorszy. Teraz coś czuję, że będzie troszkę lepiej i oby nam się udało ten czas poprawić, bo ten gostek za cholerę nie odpuszcza. Niestety. I gaz, jedziemy. I teraz już nie ma pamiłuj. I jedziemy, Malina. Ciągniesz, Malina. Jedziemy. No. Minimalnie. O 0,3 sekundy, no. Hamuwa. Nie mam jeszcze czasu. Ostatnie okrążenie, to trzeba się postarać. Nie ma bata. Więc on pewnie jeszcze wypłynie na ostatnie okrążenie. Dobra. Teraz pełne skupienie. Nawet nie będę nic mówił, bo to jest pełne skupienie. Brakuje nam mniej niż sekundy. Trzeba się rozpędzać, nie ma batu. Ale chyba to okrążenie tak zwane, więc... Nie, trochę gorsze. I sobie ten dziad, kurczę, tak wysoko po tą poprzeczkę postawił, że... Oh my god! Na krótsze przełożenie jedziemy. A co tam? I zrepię tą sytuację. Będzie gorzej, będzie gorzej. Nie da rady. Drugie miejsce, zawsze coś, ale... O, tutaj mamy tor, który nie jest zaliczony w całości. Glendale West. Chcę jechać. Mamy dużo zakrętów. Szybka praca nogami, już się boję. Już mną mnie tak szatam, no widzicie? Dobra, ten gostek już wypluł, widzicie? Może to nie on, ale myślę, że to. Nie, to nie on, to jest ten SLS. Dobra. I tu nie możemy się... Oj, oj, o, o, widzieliście, już nam się w mordę wpycha. W tarabania. Przed nas. Won. Walić zakrętem. W tym momencie walić zakrętem. W tym momencie wali zakręty. O, patrzcie, jaki ham. Jordan ham. No dobrze, go wywaliłem. W jakimś stopniu, ale on nie, pewnie on jest nieśmiertelny, że tak to nazwę. Okej. Okay. I na pałę. Teraz pewnie mnie nadgoni. Nie. Dobra. Gaz. Teraz możemy się skupić. Nie jestem, a potem ten dekiel ci. Mi wepchał w mordę. Myślę, że jest fajny. Ci tak wpycha mi tutaj. O, patrzcie jaka hamula. Won. So sorry, man, ale ja tutaj prowadzę.
ten program i to okrążenie, i ten tor, i w ogóle wszystko. So sorry, bro. I już, panie, jedziemy. Dobra? No to trzeba utrzymać. Tego dziada jakoś tutaj przytegować. Ojej, 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 ojej. Ja to mną jak się tam. Trochę go przehamowaliśmy z tego co widzę tym miotaniem. Dobra, czy to zakręty w takim razie. Z precyzją podejdziemy do nich. A i tego się nie udało chyba. Coś sądzę, że się nie udało. No. Właśnie. Tu mnie ktoś próbuje wytegować. Ale nie uda mu się. Dobra, piosenka na dziś. Dzisiaj będzie piosenka Rainbow, chyba ją już kiedyś polecam, ale po prostu muszę... Nie będzie piosenki Rainbow. Nie będzie w mordy piosenki Rainbow, dzisiaj będzie piosenka Deep Purple. Będzie to piosenka z albumu, który doczekał się naprawdę legendarnej sławy i po prostu był tak do dziś rozpoznawany jako jeden z najlepszych albumów Purple. Między innymi z takimi epickimi legendami jak Machine Head i Perfect Strangers. Między innymi oczywiście, bo każdy Deep Purple ma coś w sobie. Jest to album Deep Purple in Rock, który jest epickim albumem, oraz jest to piosenka Speed King. Tą piosenkę poznałem tak naprawdę dzięki Kevinowi Dubrow, wokaliście Quiet Riot, który kiedy nagrywał swoją solową płytę In For The Kill, to skoverował tam swoją tą piosenkę. Właściwie cała płyta to jest wszystko to covery. I ja naprawdę polecam też, żeby posłuchać tych coverów. No to Speed King jest naprawdę epicką piosenką, no i tutaj się troszkę zgadzam z tym, że Deep Purple byli prekursorami tego speed metalu, bo no jest to szybkie, jest to dynamiczne, więc prekursorami są. I piosenka jest naprawdę epicka. Polecam posłuchać. No życzę sobie popróbować, ale na czas why not? Cóż nie, chyba nie. A ten gostek tak nie polepszy swojego czasu, więc sorry man. Ale jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą w mordę i nie ma. Bójki. O to. Czy jestem zwycięzcą, czy nie jestem? Bo nim jestem. A ty nie masz nic do gadania, że... Ło? You wanna fight? Teraz coś na pewno czasu nie polepszy, że... Próbuj. Proszę. Proszę, próbuj. Próbuj polepszyć ten czas. Czy się okaże, że go polepszy. Nie. Dobra. Próbuj polepszać. Kolejny odcinek. Tor zaliczony, znowu 6 minut, matko Polko. Ale dobra, jedziemy. Nie ma co kogoś trzeba jechać. Suzuka West. Spoon Curve, yeah. Spoko, korwetta ogarnie. Go. Spokojnie. Na początku trzeba tą korwetę podkręcić, żeby tak przyspieszyć, że oh my god. I'm a speed king. Właśnie tutaj idealnie by się nadawał ten traczek do słuchania. Ah. Uwielbiam to. I'm a speed king. I'm a fiddlestick. Ojojoj, sorry. I'm a speed king. See me. Jeszcze raz. Jeszcze raz, mordę. To mi się nie udało. Dlaczego tego nie można przebijać, czy się pytam? To się dało. Dobra. Tyryt, jeszcze mega death Duke Nukem. Elie. Niepoczynnie to aż tak bardzo zwalniałem. Przecież to przez to trochę zwaliłem. Ops. Wyczucie, panie. A tamten dziad tam jedzie, już go widzę. Trzeba go dogonić, nie ma bata.
Bo on nas nie wyścignął, on chyba trzeci był, albo drugi. Ło. A, bo tu jest 180, dobra. Okej. Au. Krótkie przełożenia. Szósty bieg. Mordę! Dobra, który będę? Jestem ciekaw. Wracaj na trasę Bacon Road. Dobra, to trzeba polepszyć teraz. To trzeba w mordę polepszyć. Bo coś mi tu nie wyszło. Drugi. Na razie. Look out, it's gonna make me smaller. I'm a speed king. See me flying. Yeah. Podkręcamy dziada, nie ma bicia. Nie ma, że boli, musi boleć. Jedziemy. Corvetto, od ciebie zależy wszystko teraz. Możemy jeszcze trochę wyścigów, ale dobra. Nara, gościu. Tu mamy 180. 180, dobra. Go, 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 ale, ale, ale. Go, 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 ale, ale, ale. To jest skrócone przełożenie robię, bo to dobrze na nas działa. Co my tu mamy? Aha, to coś. Dobra. No, Chris Rado, no, czym boleści. Drugi nadal. Kurczę, 1.18, jak ty, gościu, to zrobiłeś? Tak muszę się poprawić. Tyle. Muszę na maksa jechać, widzę, bo ten gościu po prostu tak się rozpędza. Po prostu się go w głowie nie mieści, żeby go dogonić. Jak go dogonić? Dobra, na maksa. Już nie będę skrócał tych przełożeń, bo chyba tylko mi na złe wychodzi. Okej. Tutaj musimy naprawdę ostro wypruć. Powoli hamujemy to. Naciskamy gaz, no wpuszczamy gaz, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Go, 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 Power Rangers. Nie dam rady, nie ma bata, nie pobiję tego czasu. Ten gościu jest jakimś magikiem. Za lekko skręcam. Cała magia. Zbyt asekuracyjnie skręcam. Trzeba od razu na powera, na 90 stopni kierownicy skręcić na maksa. Trzeba jakąś specjalną taktykę opanować tej jazdy. No. Dobra. Nie ma bata, trzeba jechać. To jest ostatnie moje okrążenie tak naprawdę, bo tak czuję. Albo i nie. Nie, jeszcze jedno będę. A to już w ogóle zwaliłem to. Nie ma o czym mówić. No właśnie, plus 2. Mogę się pobawić na tym okrążeniu. Poeksperymentować samochodem. Na tryb oszczędny zmieniamy. Oho. A stop w ogóle. Mordę. Jadę, jadę. A tutaj trzeba dobrze się rozpędzić.
plus 8 takie tam. Ostatnie okrążenie, panie, nie zwalmy tego. Dobra, jest moc, jest moc, jest moc, w mordę tylko panu ten samochód. Holy crap. Dobra, ostatnie okrążenie. Może mi się uda ten lepszy czas osiągnąć, aczkolwiek nie myślę, że mi się to uda. Poddaję to wątpliwość w mordę, bo... to jestem ja. A tego nie ogarniecie, ja nawet tego samochodu nie ogarnię. Korwetą teraz mnie to jak szatan i... i dobrze, że mnie to jak szatan, aczkolwiek... Dobra. Dobra, czas jest lepszy, aczkolwiek to byśmy musieli mieć minus 2. To jest troszkę niemożliwe. Z punktu widzenia tego toru. Docisk, docisk, docisk. Wracaj, no to się nie uda. No to się w mordę nie uda. Nope. So sorry man, ale nie poprawię tego czasu. No shit. Chyba nie pojechałem. Teraz muszę mieć pierwsze miejsce. Tor jest w miarę sprzyjający, tak sobie myślę. Znowu 6 minut jazdy, matko Polko. No i dzisiaj naprawdę długi odcinek. Nie musisz, bo ja wiem kiedy. Jak mi się zwolni pedał gazu i komputer odmówi posłuszeństwa w kontroli tego samochodu. No. Oto trzeba było mówić, że od razu zaczynamy od kontry kierownicą. Dobra, już skręcam. Dobra, skontrowałem. Może trochę za ostro, ale dobra. Ważne, że skontrowałem. Bum. To było głupie, tak. To było bardzo głupie. Teraz, że jej skontruję po prostu. Nie będę dawał na maksa, ani prawie na maksa. Kontra! Tu. Dobra. Teraz trochę za lekko skontrowałem. Wracaj, panie. Wow. Oberwało mi się. A, to jest ten wspaniały zasnut tor, dobra. O, matko, no to już widzę, jak ja wygrywam. No właśnie, jeszcze ścięto trasę. Jeszcze raz. Dobra, teraz powinienem mieć idealną kontrę. Idealna kontra. Dobra. Była idealna kontra w mordę. Sorry. Nie, nie mogę, nie mogę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Po prostu nie mogę, no muszę to idealnie rozpocząć, bo inaczej to mi nie pójdzie. My jedziemy! Push, push, nie, to był shoot, shoot. La 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 la. Shoot, shoot. O, użyję ciebie, gościu. I'm a speed king. Wow, wow. Ale tutaj... dzięki! Dzięki! Ale może nadgonię. Co to przede mną idzie? Jojo Viper. Dobra, to mogę się teraz w takim razie na tym okrążeniu pobawić, bo już mi się nie chce szczerze powtarzać. Jeszcze raz się ścięło. Hit mnie to obchodzi, za trzecim razem pewnie mnie wywalą z wyścigu. Ale ja nie chcę. Dobra, to teraz będzie czas na wyprzedzanko.
Ops. Dobra. Jesteśmy na tej trasie. Na ramę Mercedes. I jedziemy. O, to nawet mi policzyło czas. Ciekawe. No i tak musiałem zlecieć. Hech. O mygy, jaki żal. Jako okrążenie mi policzyło, ale jako czas... No jak ściąłem wy... Fuck you. Albo nie, dobra. Mam jeszcze czas na to. Ale wiem, że muszę polepszyć na pewno czas i... Idealnie zacząć, że tak to nazwę. Muszę idealnie wjechać. Chcę teraz przygotować po prostu idealny start, żeby było. No weźcie mi ten czas policzcie, jeny no. A tutaj tylko z trasy wypadam, nie chcę ścinać trasy. W żadnym wypadku. O, świetnie, ustanawia jeszcze nowy rekord okrążenia, dziękuję. Nie zwalmy teraz tego. Nie zwalmy teraz tego. Nie wylećmy z trasy. Damn. No damn! Naprawdę jesteście tacy chamscy. Ja tutaj tylko z trasy wylatuję, a nie chcę ciąć. Rygorystycznie bardzo podchodzą, czyli trzeba się chyba teraz strzałek słuchać. Bo teraz lekkie wyjechanie poza tor skutkuje ścięciem trasy. Nie wiedziałem o tym bardzo. Bardzo to uwielbiam. Wow. Co, ściąłem? Nie ściąłem. Magia. Dzięki ci Boże, tak. Ustosuj prędkość. I jedziemy. Nie wyleć! No ale jak to jest możliwe, no? Ostatni w mordę raz. O, cały czas, że mi tego nie zaliczyło. Ja jestem naprawdę ciekaw, co oni mają do tego zakrętu. Przecież tam cały czas wylatuje. Powinni się nauczyć, że ja tu się po prostu wywalam. No i ścinam tą trasę, mimo że jej nie ścinam. O, nie wyleciałem. Sukces. Ciekawe, czy 10 jeszcze wylecę. Pewnie tu gdzieś. Ten Jojo mi zasłania tor ruchu. Pasjazdy. Pasjanca mi zesłania. Nie wylatuj, dziadu. Chcesz mieć zaliczone to okrążenie. A ty mi oddaj szatanico i jego jakoś nie wywala. Dobra, gaz. Jest to najlepszy. Tylko nie wiem, dlaczego się nazywam gracz, jak zmieniałem nazwę profilu, jak mam macie GM40, goddammit. Tylko teraz to zauważyłem. Muszę teraz będzie robił wszystko, żeby ten czas pobić. Ale się nie dam. Wyleci? Nie, nie wyleciał z trasy. Magia. O, jeszcze czas polepszył, świetnie. No to ciśniemy. I'm a speed king! Wylecę. Ło, nie wyleciał. Dobra.
dokładnie. See me flying. Bingo. No to teraz gościu po lepszym czasie o sekundę. Co o tym sądzisz? Co? Co o tym sądzisz? Aha. Aha! To o tym sądzi, że znowu stanowi nowy rekord, nie do pobicia. Bym musiał o 2 sekundy się polepszyć. Co jest niemożliwe, chyba. Ale to nie przez samochód, nie. Samochód jest genialny. I przez te debilne wypadanie. Jak ja mam w mordę się polepszyć o 2 sekundy? Powiedzcie mi to, bo ja nie wiem. Nie na tym torze, ziom. Się wylatuje w mordę. Oj, patrzcie, co się dzieje. To już porażka. W pełni. Jak ja mam w mordę osiągnąć w tym torze czas 1.8. Poniżej 5.6.6 na sekundniku. Powiedzcie mi to, bo ja w mordę nie wiem. No, rozpędzamy się. Będziemy mieć dobry start. Wciskamy gaz. I teraz pełne skupienie. To musimy pojechać perfekcyjnie. Ale to perfekcyjnie w mordę. I nie pojadę perfekcyjnie, bo mnie wywaliło. Shit! Się po prostu nie da dobrze pojechać, no. Nie jak ten gościu jedzie, może bo... Zrobiłem z tym samochodem to, co trzeba było. A to, że on jakimś cudem ma jakieś tam dziadostwa, które mu zahaczają o wszystko, to jest jego problem, no. No a teraz trzeba mieć dobry start. Znowu dobry start. Ziomuś mi sam hamuje, dobra. Teraz spokojnie, żeby nie wylecieć z trasy. Podchodzimy do tego jakże miłego odcinka, który każdy uwielbia, zwłaszcza ja. Nie zaliczyło mi bardzo dobrze. Oczywiście mam czas gorszy, także o te 2 sekundy nie podekspię. Dobre. Nie dam rady. Jakbym się starał, to nie dam rady. Trzeba czas od tego dekla. Trzeba mnie pyrgnie jedno okrążonko. Nie w ogóle mnie zdołować. Ja już 200 mil tym samochodem gościu przejechałem, a ty masz... Nie wiem. Nieważne. Dobra, oddam to drugim miejscem tę imprezę, bo... So sorry, no. Ci bossowie są za mocni. Tutaj przedobrzyli z tym. Powiedzcie, że dostanę ten samochód. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, czekajcie na kolejne, zasubskrybujcie mój kanał, natomiast jeżeli macie jakieś pomysły, bądź coś, piszcie komentarze. Kolejny odcinek to próba najszybszego krążenia. Nara.